Siema, siema, gogilowym kopanko, kolejny odcinek, kolejny symulator, kurna, przepraszam za dwa dni bez filmu, niestety remont mnie normalnie uderza, że tak powiem uderza, no nie mam czasu, od 7 do godziny 18 nie mogę praktycznie być przy kompie, dlatego postaram się teraz robić zapasy, plus jeszcze ważne info, napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście tylko Robloxa, czy żebym też przestał być aż tak bardzo family friendly i zaczął coś robić śmieszniej, bo Roblox jest bardziej pokazywanie, tak? I uwaga, ostatnia ważna sprawa, dzisiaj o godzinie 20 będzie live i to mega ważny live, bo będę grał turniej w niedzielę o godzinie 20, ale teraz będziemy dzisiaj trenować z moją drużyną, Mendim, Kubą i Blackim. Będziemy trenować do turnieju o 3500 zł w Minecraft. Jest tam m.in. Mandzio, Bloody, Nexe i tak dalej. Także będzie fajnie, dzisiaj będziemy trenować. A przez pierwszą godzinę, bo mówiliśmy na 21, będziemy oglądać memy, co uwielbiacie po prostu. I wszyscy biją na memy. Także dzisiaj o 20 będą memy, będzie śmiesznie, także wbijajcie. A jeżeli interesuje was turniej, to zostańcie dłużej. Dobra, nie będę przedłużał i gadał głupoty. Po prostu musimy dzisiaj wykopać kamyczek, więc kopiemy kamyczek. Ej, tu są dźwięki zrobione, halo! Czy ja mogę tutaj lekko szukać, klikając bardzo szybko? Nie, jest animacja, taka stała animacja, nie mogę kopać szybciej, to nie jest, bo widzę, że inni też nie kopią szybciej. No niestety, nie da się jakby oszukać. Ja jestem oszukista najgorszy w Robloxowych symulatorach, ale w tym się nie da, więc sylnijmy. I kasa się zbiera, w sumie nie opłaca się kopać tego dokładnie. Bo tutaj są rzeczy po 10. To ja muszę 35 razy hitnąć, jak ja podejdę tutaj dwa razy. Okej. No i mamy już 80. Zbierzmy 100 i zobaczmy, czy jest pierwszy pecik. Bo oczywiście uznajemy zasadę, hołdujemy zasadzie pet so OP. I to będzie zasada już na zawsze, na zawsze. A stąd kamyczek jest lepszy, czy jakiś taki zwykły? No nie bij mnie, choleo! Nie wiedziałem, nie zauważyłem tego! O nie! To weź teraz się zesp, dzięki Puzonik. I weźmy, może kupmy coś w sklepie, bo selnimy sobie to. To jest 6 monet, dużo bardzo, XD. I zobaczmy, jaki jest schop, bo widzę podstawowe jajo, ile kosztuje. Podstawowe, jak 100 to bierzemy. 500 jakichś diamencików! Skąd ja mam diamenciki wziąć? 15 kosztuje drugi kilof. 45 i już nas nie stać. Tak, za 45 mamy. Jeszcze mamy plecaki i rangi. Ranga to jest sans. O Boże, to przecież jest drogie jak kolia. No weźmy tak, żeby było 300. 300 jest git i pozbierajmy troszkę więcej. Jak to zero? Aha, trzeba pieniążki. O wy kurna. Zwamy sobie na tego stołu, no bo nic innego nie możemy zbierać. Chciałem tylko dowiedzieć się, skąd diamenciki szybko zdobyć, bo jak nie miałem zbytnio bici się z ludźmi o wszystko na świecie, bo to automine? Off. A, no bo trzeba, haha, wywalmy pieniążki na grę. Kurde, zawsze to samo z tymi trybami, ja pierdzielę, no. Zawsze trzeba kasiorkę wywalać, bo jak nie wywalisz kasiorki, to nic nie będziesz miał i tyle. 500 potrzebujemy. Ej, czy tam nie jest to czerwone, to nie są diamenciki do zebrania? Co oznacza 1K power? Czy, jak mam sprawdzić mój power? Czy to jest gdzieś power? Tak, 87. Aha, 50K trzeba mieć, żeby kopać te. Mhm. Super. 10K. 3K. No chyba sobie ktoś jajce ze mnie robi w tym momencie, że tutaj są takie... 1K trzeba mieć na węgiel w ogóle. Tu nie możemy nic zbierać oprócz stołu na to. Jakieś oszustwo! Oszustwo! Jezus Maria. Ej, a może mam jakieś kurde kody tutaj, a my ich nie patrzymy w ogóle. Nie, na razie nie będę używał kodów, na razie chcę sam wykopać wszystko. Nie wiem tylko, jak działają te kamyczki versus te na środku kamyczki. Jak to działa? W sensie one są jakieś lepsiejsze? Czekajcie, dostajemy więcej czy co? Dostajemy plus 3, plus 3. No i nie ma żadnego bonusa na koniec. Myślałem, że będzie jakiś bonus, że haha, chodzisz na inne kamyczki. Szczerze nie opłaca się w ogóle. Dlatego zróbmy tak, że uzbierajmy przepraszam, mamy już 100 gemów. Czyli jest bonus. Jest bonus w postaci gemów. To się w sumie opłaca. Czekajcie, ile tych gemów jest za rozbicie tego? Czy mi się po prostu zdaje, jestem debilem? 20 gemów! Okej, to przepraszam, jestem buraczkiem. To musimy szybko dobić ten. Zróbmy sobie fulla. Tak, poproszę. Tutaj jakąś kaskę zbierzmy. Kaskę, żeby ta kaska była. Jak z tego stona wykonać? Proszę, nie zabijajcie mnie. Jeżeli ktoś tu podejdzie mnie zastrzelić, to będę w złej bardzo. No tak, by the way, to i tak to zrobię. O kurde, czekajcie, pobiegam. A i to jest moje? Tak, to już jest moje. Super. Bardzo mi miło. Za 5 sekund dostajemy rewarda. Ile dostajemy? Mamy 160. Ile dostajemy za to? O, 20. No i kolejne 20. Musimy 500 uzbierać. Co jest troszeczkę ciężkie, ale selnijmy sobie to, co mamy już.
Tak, bo nam się nie opłaca całego Stone'a zwalać. Selnijmy z Valentine Stone'a jednego i polećmy od razu, polećmy kurna do tego sklepu i kupmy sobie jakieś OP plecaki. Bo plecaki są OP, plecaki też są OP. A zbieram gemy, żeby kupić pierwsze peta, no bo bez peta to się... Co to za granko, słuchajcie, bez peta? To takie trochę smutne granko, ale dobra, jak ktoś gra, tak gra, ja tego polecam po prostu, tak? Polecam każdemu granie z petami. 1K, dobra? Okej, okay, 2K sobie weźmiemy i teraz ulepszymy sobie kilof za 190, który bije po 7, to już jest taki lepsiejszy kilof, taki kozak kilof. Mamy w ogóle 1000 mocy, możemy uzbierać, to szybko tu uzbierajmy. To będziemy mieli węgiel. Czemu nie mogę uderzać? Halo, jaki skam? Dobra, już jestem, taki jakby ogarnięty. 340, już blisko peciuszka, słuchajcie, blisko peciuszka. Gram jakiś rusek, co nie? Peciuszek. Kurde, może ja ruskiem jestem, ja o tym nie wiem. Będę musiał się dowiedzieć. Spytam mamy, skąd pochodzimy? Nie mam pojęcia. Dobra, stą, no 500 mi dajcie, proszę. Jestem tak blisko sukcesu. Proszę. Węgla nie mogę nawet jak mam w sobie to? Nie, muszę mieć zebrany 1000, żeby kopać węgiel. O Boże, przepraszam, że się w ogóle odważyłem coś powiedzieć, ale najważniejsze jest to, że mam pierwszego peta. Spadaj, z drogi, wszyscy z drogi. Naprawdę, wynocha. Ja muszę mieć pierwszego peta, pet są OP i każdy o tym wie. Jaki jest najrzadszy? Za 1%. Dobra, zobaczymy. Myk. My dostajemy oczywiście tego za 35, patrzcie. Dostaliśmy za 14. O, w dupę. I co on daje? 1,5 diamenciki. No i to jest super. Patrzcie, teraz dostajemy po 30, czy ile? No 30 parę nawet, bym powiedział. Ej, no ty łącz... Przepraszam. Przepraszam. O nie, jestem Hamonik. O, Hamonik będzie dobrze, bo już tak myślałem, jak się sobie tu ksywę wymyślić. Ale Hamonik jest idealna. Najgorszy puzonik, no nie. Ale odwaliłem teraz, przepraszam. Ajajaj. Dobra, myk. Musimy uzbierać tysiaka. Wtedy spróbujemy z tym węgielkiem, ile nam daje węgielek. Tylko uzbierzmy tego tysiaka, to jest po 25. Tak po malutku to leci, ale no musi się udać, no. Myk. Przez łeb dostajesz. Myślę, żeby sprzedać jakieś 600, coś takiego. Tylko, że już jesteśmy w połowie drogi do tysiaka, co nie? I to troszeczkę boli, bo mi się nie chce tego odna wbijać. Plus to zajmie w cholerę czasu. A jak będziemy mieli 1000, to już będziemy bić węgiel. I Boże, tam widziałem, jak ty pozłożysz to węgiel. Też bym chciał umieć. Myk, dobra. 433 gemy, my zaraz kolejnego peta. Wow, to będzie dobre. Myk. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze w sumie. Imo? Jeden. Tak, jeden. Myk, mamy na kolejnego peciszka. A ile kosztuje droższy? 5K, no to do widzenia, nie przyjmuję. Zobaczmy tylko, jakie odstajemy. No, dostaliśmy tego za 35%. Oczywiście, że to ja. O Boże, ten jest tragiczny. Szczerze, ten pet jest tragiczny. Ale dobra, nieważne. Kopiemy do 1000. Dobrze. Myślę, że największy problem to jest esp. Tych kamieni. Myk. Myk. No chcę zobaczyć ten węgiel, obłagam ci go. Dawaj węgiel. Myk. Dobra, 797. Już naprawdę jesteśmy niedaleko. Bardzo blisko naszej drogi do sukcesu. Także lećmy. 832. 870. Proszę. 900. Hastarczą te 3. Nie mam pojęcia, jak ktoś się to liczy, bo na razie widzę, że rozwalam, ale dostaję więcej niż powinienem. Proszę, będzie 999, bo to jestem ja. Ja pierdzielę, no. Dobra, wróćmy się i tak. Tak czy siak musimy się wrócić. I chcę zobaczyć, ile daje węgielek, no proszę. Po drodze i tak rozwalam tego, bo chcę mieć gemy. Muszę mieć dużo gemów. 5000 jest potrzebne na lepszy opet, no ale weźmiemy jakieś tam gorsze też. Dobra, 823, zaraz będę miał 2 kury na pety. Zobaczmy, jak ten koal działa. O Boże, ile to jest kopania. Ale no, to musi być worth. To musi być strasznie, strasznie opłacalne. No proszę. No patrzcie, będzie mnie tutaj... Gościo, węglu, rozwalaj się szybciej. Chociaż fajnie w sumie, że staję w miejscu, a nie biegam co sekundę. No, to jest w sumie OP. Zobaczmy, co będziemy mieć. Mek, cyk. Go, do zera. Ile gemów? Było po 25, teraz będzie, mamy 907. W sumie? Trochę skam. Ale dobra, uzbrajmy te 2K, żeby selnąć za 2000 i będziemy mieli w cholerę wtedy możliwości. Tak samo dozbrajmy do 1000 gemów, po to, aby ten,
aby mieć już 2.15, bo jak będzie jakiś lepszy, no to oczywiście, że wezmę lepszego. Plus mogę się stawić na przykład dwa jakieś te i będziemy mogli zrobić shiny, chociaż nie wiem, czy tak działa. A, nie mogę dozbierać, super. No to rozwalmy chociaż Crosstone'a. Będzie uzbierane. Super, mamy 2960 kasy. Przecież my jesteśmy totalnie bogaci. Dobra, spójrzmy na to. Jest tutaj Mythical Wooden Pickaxe. Weźmy też taki za 600. Weźmy paki, zwiększmy. Dobra, 5000? Nie. 10 tysięcy. I jeszcze sobie kilof ulepszmy. Nie stać nas na ulepszenie kilofa oczywiście. Także otwórzmy dwa te jajuszka. Oczywiście, piesek, to dajcie mi jeszcze jednego i powiedzcie, że da się zrobić tego. Shiny. Dostałem ta skotka, czyli tu, tak? Czy mi się zdaje? Tak, tu. Zobaczmy, jaki jest najlepszy. Na pewno ten jest super. Na tle tamtego. I tutaj nie można robić equipezy po prostu. To ma drugi level już. To ma też drugi, a to ma pierwszy. A cztery? Ile można petów? Cztery! O kurna, to teraz jestem na najlepszym tym. O kurna, dobra, teraz to idzie. Teraz to idzie szybko, to rozwalanie Stone'a. I w sumie łatwo będzie zebrać kasę na ten. O, po prostu, To jest idealne pojedzenie na tą serię. Nie no, chodzi mi o to, że będzie szybko zebrać na węgiel i na kolejne pety, bo już mamy na kolejnego peta. Co naprawdę zajęło nam pół sekundy. Plus teraz węgiel będzie szedł szybciej, no jeszcze, będziemy mogli tego węgla trochę pokopać. Jest silver jeszcze z 10k, boże, 10k robi, to muszę tutaj pół godziny siedzieć. Dobra, tu, o boże, ja mogę double jumpować, no tak! Może uzbieram 5k na kolejny raz, nie mam pojęcia, jak to pójdzie, ale mam nadzieję, że pójdzie po prostu szybko i damy radę zrobić coś więcej. Dobra, myk. Chodź tu, ziomo. Dobra, jest ziomo. Myk. Potrzebujemy jeszcze tak niewiele do tego tysiaka. Do góry, flago. Kasę mi dawać, dobra, jest git. Mamy już prawie 1000, zaraz będzie węgielek. Dobra, super. 2000 już mamy tych diamencików. O kurna, jak to teraz leci. Dobra, mamy 1000, daj węgielek. Zapierdziaj do mnie węgielku. Dobra. Teraz to idzie, no. Teraz to idzie. O kurna, ale te pety za 5k będą ciekawe. O, jestem strasznie ciekawy, czy one będą mega dobre na tle tych pierwszych, czy będą takie po prostu. O, damy ci plus 0,2. Ja powiem dziękuję. Bardzo na to czekałem. Myślę, że lepszy kilo by się przydał do tego. I nie opłaca mi się, szczerze. Nie wiem, czy mi się w ogóle opłaca bić ten węgiel. Pozgrałem gemów oczywiście. Bo myślę, że lepiej jest sobie uzbierać te 5k na peta niż tłuc węgiel, żeby po prostu nie musieć latać. Mi tam nie szkodzi latać. Ale chciałbym rozwalać na hita ten węgiel. Wtedy bym miał lepiej. Tylko, że trzeba kilo pewnie za 100 milionów kupić. Da, mamy 2000 siły. 3000 na żelazo trzeba było. Spróbujemy to żelazo rozwalić zaraz. Po prostu zostawmy jeden węgiel i chyba będzie. Zobaczymy. A to żelazo rozwalimy tylko ze względu, żeby sprawdzić, ile gemów poleci. A jestem mega ciekawy. Czekaj, bo to jest sandstone do kopania za 75. Przecież to jest... Wait, czyli jaką będzie dał dużo więcej, to w sumie to jest OP. A ile trzeba mieć? Trzeba mieć 50 tysięcy na... Dobra, zobaczmy to. Okej, daje spoko. Ej, to jest spoko. Tłuczenie tego sandstone'a jest super. Według mnie. Bo on daje 80 gemów, plus rozwala się go bardzo szybciutko. Dobra, no zróbmy to oczywiście, no bo to jest darmowy ten. Dobra. Jeszcze sandstone'ik, to jest. O Boże, zabiłem kogoś, przepraszam, bo podłaziłeś, ziomek. O Jezu, jaki jestem okropnik. Najgorszy człowiek. Kurna, jak to się dzieje, że ludzie podchodzą i giną ode mnie, jak nawet tego nie chcę. Dobra, sandstone. I to jedno żelazo sobie zrobimy zaraz. Tylko, że no kurna, no najpierw chcę te 5k zebrać, żeby chociaż jednego dżunglowego peta mieć, żeby tego pieska nie mieć. Sorry, piesku, ale jesteś słaby lekko. Okej, zepsuj to sandstone. Dobijmy to, bo chcę to selnąć zaraz. Kupić tego peta za 5k i zobaczcie, jak to. Czy to daje dużo, czy to daje po prostu tak Asia, nowy pet. Bo jeżeli daje Asia, nowy pet, no to będę chciał bardziej. Chciałbym bardziej wtedy, żeby w tej grze było ten. Żeby było wtedy. Boże, już mój mózg siada, no. Żeby było połączenie petów. Bo to by było OP wtedy. Bo wtedy robisz sobie za 10 petów, robisz sobie pewnie 3 jakieś takie lepsze.
i nie musisz się walić z tymi za 5K, które są gorsze od shiny petów z pierwszego jajka. To jest moje zdanie. Myślę, że to zdanie powiedzieli wielu graczy, którzy grają ze mną albo w ogóle oddzielnie w tego, w symulatory, bo symulatory są mega popularne i to nie przez youtuberów. Ja też jakbym nie był youtuberem, też bym grał, bo ja po prostu lubię te symulatory. Ta 4800. No dawaj. 4900, dobra. Kończymy to i sprzedajemy. Sprzedajemy, nie będziemy zbijać do 10K, bo to nie ma sensu. Potestujemy sobie żelazo dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli lepszy kilo, bo aktualnie nasz kilo to jest... Buu! Jest słaby po prostu, jest słaby. Zbierzmy te gemy. A tego peta mnie... Najbardziej mi ten pet interesuje. Dobra, 12330 kasy. To jest dobry wynik, kurna. Tylko trzeba ten kilo ulepszyć. Za 1200, za 2000, za 3000 i resztę walamy na paki, czyli 1400 albo nie? Czekajcie, ile kosztuje? 4,5, nie stać mnie, brakuje mi mało. Niestety, a ile szan tu? 2 miliony, rozumiem, wszystko rozumiem. Po prostu nie mam szans tego zdobyć. Uwaga, dżunglowy pet, ile będzie dawał? Nie mówcie, że to jest ten. Nie mówcie mi, że to jest ten. Ja pierniczę, no. On daje 2,37. No to taki pet to jest pchi. Braczek przy takim bydlaku. 2,37 gemy i półtora kasy. Przecież tutaj... No patrzcie, co się dzieje. What? What? Ale teraz to mi się podoba. Teraz to mi się podoba. Tak samo Sansona będzie w farmie nie bardzo prosto. Wystarczy sobie tak. Ojejku. Dawać mi tego Stone'a. Gdzie jest mój Stone? Halo? Mój kamieniu. O, jesteś. Myk. No i to mi się podoba. Myk. Tak można farmić. Teraz myk. Myk. No i 2,5 tysiąca znowu mamy. No my zaraz wszystkie pety wymienimy. Ile tu było? 100 milionów? 100 milionów trzeba uzbierać. Okej, rozumiem. Wszystko zrozumiałe go. I twórcy gry. Bardzo fajnie, że trzeba zbierać 100 pierdzielonych milionów czegoś. No ale no to aresztowanie Stone'a jest przyjemne, jest strasznie satysfakcjonujące. Myk do ciebie, w łeb dostajesz skillofa i co zrobisz? Jak takie życie. Dobra, myk jeszcze jeden i teraz węgiel chwilę. Węgiel, żeby dofarmić do tego. No tutaj, no paha, panie! Teraz ten węgielek, to ja nawet nie zauważam, że to węgielek jest. Tak łatwo się, tak łatwo idzie. Myk, myk. Za będziemy mieli 3K, to spróbujemy to żelazo. No teraz to można próbować się bawić. Już mamy 3K. Tu zbieramy 5K. Pchi. Dobra, tam jest iron już, to sprawdźmy ten iron, co będzie dawał. Myślę, że to samo co wszystkie, ale muszę spróbować, wiecie? Ja czerpię życie całymi garściami. To teraz spróbuję, co to jest iron. Dawaj żelazko. Okej, okay, no i tutaj sobie farmimy, myślę, spokojnie do 10K plus. Okej. Okay. W ogóle jestem burakiem strasznym. Bo dopiero szczeliłem się, że nie powinienem najpierw stać, tylko najpierw kupić peta, żeby celnąć i zrobić więcej. To była moja wina i to mocno. I tu akurat się przyznam, że jestem burakiem. Bo to było bardzo buraczane. Okej, okay, 142, ale dostałem trochę więcej gemów, czy tak... Tak po prostu dostałem trochę więcej gemów, ale tak niezauważalnie. Mamy już 10K, możemy nawet ten silver sobie wykopać. Problem silver jest taki, że będziemy go kopać rok. Najbardziej mi zależy, żeby te 50 tysięcy siły zdobyć. Ej, czemu ja go nie unsztuję? Ja myślałem, że go będę unsztował. Dobra, ale i tak unsztuję w sumie. Wystarczy tylko szybko dwa razy kliknąć. No, szybko dwa razy kliknąć i unsztujesz. Prosta sprawa. Czy dobijemy do 10K, żeby mi 3 takie lepsze pety? Czy to nie jest za dużo roboty? A, dobra, spróbujmy. W sensie roboty, no strasznie pracujesz, Mateuszek, że nagrasz Robloxa, ale to nieważne. Trzeba dobić jeszcze 3000 tych. Kurna, no to tak szybko, a strasznie nie idzie. Dobra. Okej, okay. Dobra, to jest OP. Teraz to tłuczenie, tylko lepiej... 28030, co?! Chyba nie zauważyłem tego rewarda. No teraz to... Kurde, Felek, karto, Felek. Czy będzie nam stać na to trzecie jajo? Nie wiem, ile ono kosztuje. Ono kosztuje... 0 buksy. Czyli nie stać nas, dobra. Stać nas za to na dużo tych. Kupujmy, może się trafi coś lepszego. O, jakiś wkurzony ziomek. Czy to jest wkurzony ziomek, czy to jest wkurzony ziomek? To, oczywiście, że to. O, i kolejny ten jest. Dżem doby, kolego. No i leci. O, hipcio, to chyba tu. Zgadłem? Nie? 2%! Co jest? Co jest? Ja mam coś, co jest za 2%?
Ludzie im się pomylili, przypadkiem mi dali. Będą musieli zabrać. Da, pety. Equip best i zobaczmy. Razy 3. Razy 2,5. Razy 2,5. Razy 2,37. O mój Boże. Teraz ci się będzie fajnie, girl. Tylko najpierw sprzedajmy. Sprzedajmy sobie tutaj to, co mam. 13 tysięcy. Ja myślę, że z tego będzie 37. 89! Pomyliłem się! Pomyliłem się, ziomki. Tak jakby się troszeczkę pomyliłem. Jestem bogaty. Co jest, kurna? Czekajcie, lepszy kill-off. Lepszy kill-off. No. Lepszy kill-off. Lepszy kill-off. Lepsiejszy kill-off. Nie, to już mi się nie opłaca chyba. Czekajcie, ile kosztuje. Tak. Tak. No w sumie, po co mam więcej? Czekajcie. Tak. I 50k. 50 miejsca to jest max, jaki potrzebuję. I stać mi jeszcze, na ten lepszy kill-off. Haha, mamy to. Dobra, 50 miejsca to jest za dużo, aż troszeczkę. Teraz i tak musimy biegać za Stownem. O Boże, ja zabiłem go. Sorry, ziomuś. Sorry, serio, błagam. Nie chcę być hamem, ale widzę, jak te gemy lecą i aż mi mózg leci. Po tysiąc gemów. Po 1000 gemów. O to chodzi w życiu. Słuchajcie, o to chodzi w życiu. Węgiel za 1000 gościu. Węgiel to tako rozwalam. Ej, naprawdę tako rozwalam. To było dla testu, ale... Ja węgiel rozwalam tako. Ja pierdzę. Dobra, lecimy z Ironem w takim razie. Rozwalmy go i co to daje? O ja pierdzę. 6,5k? Gościu, nie ma sprawy. Ale czy ja za 50k dobiję? Co jest? Co jest? Nie starczy mi, żeby to zniszczyć, patrzcie. 367 tysięcy. Matko jedyna. No to jest. To jest coś. Dobra, nie buy all, tylko kupmy sobie troszeczkę tak na przykład, tak? Dlaczego nie mogę tego? Plus 790 za 200 tysięcy jest. Ja. Buy all tutaj zróbmy. Ile mamy miejsca teraz? Mamy, uwaga, 1 000 000 miejsca. Co jest grane? Boże. Ale easy. Nie, spróbujmy dojść ze 100k, żeby po prostu mieć tu świadomość, że mamy bardzo dużo wszystkiego. Czemu wy mi niszczycie Stone'a jak jednego Nie! O, tu braku, nie! O! O, sorki, no czemu ja go zabiłem? To jest najgorsze! 550 teraz bije z hita, więc węgiel po prostu rozwalam na hita. Ale no teraz, powiem wam, początek ciężki, trzeba chwilę to powalczyć sam ze sobą. Ale no, jak już zrobisz ten początek, to już... O kurna, po prostu... No, zobaczmy tutaj amandynite, coś takiego. Ja mam 50 tysięcy... O ty kurde, hamidle. O Boże, 5 milionów, nie mam rady. Nie mam rady tego rozwalić. Nawet nie mam podjazdu do tego, żeby mi rubinki leciały. Ale mam podjazd na przykład do Silvera już. O, ale nie mam podjazdu chyba z miejscem w ekwipunku, wiecie? Miejsce w ekwipunku to jest problem. To jest problemik lekki. Ale dobra, spróbujemy. Aj, nie da rady tego. Złoto spróbujmy. O, złoto jest spoko. 700 tysięcy, tam było ile? 250, nie ma bata, że ja to zrobię. 54 miliony w ogóle jest tej. A Boże, nawet nie chcę. Rocket Shop? Co to jest Rocket Shop? What? Da. Co? Nie rozumiem. Aha! To wiele wyjaśnia. Spróbujmy dolecieć do tej pierwszej wyspy w takim razie. Skoro już mam tego fuela. Myk. Okej, okay, teraz jeszcze raz. Myk. 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 Okej. Okay. I to zaraz jest druga wyspa już. I pewnie będą lepsze pecioszki. Na pewno będą lepsze pecioszki. Lepsze pecioszki, to jest to, nad czym wszyscy myślą. Lepsze pecioszki. Tylko jeszcze muszę polecieć tam. Czy mi się uda tam dolecieć jakoś? Myk, myk, myk. Okej, okay, czyli już jesteśmy pod tą dużą. Raz, dwa. Okej, okay, i teraz raz, dwa. I uwaga, myk, mamy Island 2 odblokowane. Ile kosztują tej pety? 200 tysięcy, rozumiem. Wszystko rozumiem, jak najbardziej. Tylko ja tutaj nie jestem mile widziany, mi się zdaje, wiecie? Mi się zdaje, że nie jestem tutaj mile widziany pod względem tego, co ja mam na pierwszej wyspie. Czyli niedużo. dobra, wróćmy na Main Island. Super. Już mamy odblokowane chociaż. Sprzedajmy 200 tysięcy. 200 zarobionych tysięcy. Nie wiem. 1 600 000. Super. Ja pierdolę, jakie ilości powalone. Naprawdę, powalone ilości tutaj są. Kupmy sobie nowe kill-off.
kupmy taki, kupmy sobie jeszcze taki, bo to jest X w ogóle już. Dobra, tego nie kupimy, mamy za 1000 na hita. Kupmy sobie, nie wiem, plecak nowy? I plecak nowy? No co mam myśleć, 5 milionów miejsca. Jak to wykorzystać? To mnie mega interesuje, jak wykorzystać 3 miliony miejsca w plecaku? I bardziej mnie interesuje, gdzie jest kurwa na mój stone. O, ty gnoju, kradniesz moje ciężko zarobione emeraldy. Dobra, padłeś. Moje ciężko zarobione rubiny czy tam emeraldy. Nie wiem, ja lubię mówić emeraldy, bo gram w Minecraft. Także przypominam o 20 na Twitchu. Będziemy się widzieć, najpierw memiśki, memunie, a potem będziemy już grać normalnie w to, co wszyscy lubią, czyli Minecraft. No 960, dobra, dobijamy. Mek węgielek dawać. Węgielku, ja tu po 1000 biję. Co ty mi podskakujesz? Strasznie mi się podobają te ilości, tej siły, ile mam. Po jednym hicie. Takie dosyć śmieszkowe to jest. Okej, okay, dobra, okej. Okay. O, wow, nie padłeś, dobra, 25. Spróbujmy do zrobienia, ale jest to nieopłacalne, dlatego weźmy sobie coś słabszego. Silver? No, silver chyba jest ten najsłabszy z tych lepszych, no. A iron to oczywiście dwa hitki. Spróbujmy teraz silvera walnąć, no co mogę powiedzieć? Musimy spróbować, kto nie próbuje, nie pije szampana. 137, 136. Jezu, jakie ilości tutaj są kopane po prostu. To są takie ilości. To nie ma podjazdu w ogóle. Kurde, ale wolno to idzie w sumie. Nie, da, milion zbierzemy na pewno. Milion zbierzemy z palcem w pupie. Tak mi się zdaje. Tylko nie wiem. Znaczy jestem praktycznie pewny, że jak zrobię teraz cel i zrobię kolejną rangę, to w tym momencie stracę wszystkie itemy i trzeba będzie od nowa. Czuję to, po prostu czuję to. Aj, to tak wolno idzie. Weźmy po prostu, zróbmy tak. Zróbmy tak. I uwaga, ilość kasy. Mam nadzieję, że mi pet nie zestuje. Jak zestuje pet, to bardzo źle to działa. 7,1 miliona. I teraz idziemy. Czekaj, tylko sprawdzę jedną rzecz. Spoko, tutaj się fajnie farmi, ale chodzi mi o to. Kupmy sobie na początek, albo nie, po prostu zróbmy to, co mamy zrobić. Nie! O nie! O nie! I od nowa, ale mam nową rangę, także będzie łatwiej wbijać. Słuchajcie, ode mnie to tyle, ja mam bardzo dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało, stawcie łapkę w górę, proszę o subskrypcję, wbijajcie na Twitch, czyli memy i granko, pa pa! Ah!